Witam kochani na naszym kolejnym spotkaniu online poniedziałkowym. Dzisiaj spotykamy się i będziemy wyjątkowo sporo mówili o Platformie Obywatelskiej w związku z różnego rodzaju akcjami, które się dzieją i w Polsce, i w naszym regionie za chwilę będą się działy. Troszeczkę inaczej niż to zapowiadałem, pewne rzeczy nie zapowiadałem, ale mam nadzieję, że wielu z Was to zainteresuje. Witam Karola Bidzińskiego, który już się pojawił. Witam Cię, Karolu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o realizowanym już od pewnego czasu programie Platformy Obywatelskiej pod takim tytułem Tu jest przyszłość. To jest program spotkań, które są realizowane w całej Polsce, w różnych regionach i niedługo zawitają także do Polski, do Warmii i Mazur. Chciałbym też powiedzieć o dwóch inicjatywach, która ruszyła. Inicjatywie, która nazywa się Drużyna Tuska. Co się pod tym kryje, to będę zaraz tłumaczył, ale będę Was namawiał do tego, abyście w tej drużynie Tuska się znaleźli. I też chciałbym powiedzieć o tym, o czym pewnie wielu z Was wie, że 4 czerwca w samo południe organizujemy dużą manifestację w Warszawie, manifestację, która będzie mówiła o tym, że Polacy nie chcą żyć w takim kraju jak teraz, chcą żyć w innym kraju i tak jak słynny szeryf z Will Kane z filmu W samo południe, o to chcemy walczyć. I na końcu, jak starczy nam czasu, ja to zapowiadałem jako taki temat wiodący, ale myślę, że już jest tak obgadany, tak obśmiany, że możemy sobie wrzucić go na koniec jako taką filipkę. Porozmawiamy sobie o rakietach, które spadają na Polskę. Chociaż przepraszam za to słowo filipka, o jakiś żart, bo to jest niesamowicie poważna sprawa. Kochani, cieszę się, że przybywacie, jest Was coraz więcej. Zapraszam do kolejnego spotkania. Porozmawiajmy. Witam jeszcze raz. Witam tych, którzy już się ze mną przywitali. Powitam już Karola Bidzińskiego. Witam niezawodnego Adriana Jasińskiego. Ja niedługo będę myślał, że Sanok płynie, że Elbląg leży nad Sanokiem, bo Adrian Jasiński jest zawsze obecny na moich spotkaniach. Adrian mówi, pisze, że trwa spotkanie z Tuskiem i Trzaskowskim w Krakowie. W ramach tej akcji, o której zaraz będą oglądali, no szkoda, że konkuruje z Tuskiem, ale dzisiejsze media, a także przyzwyczajenie, nasze przyzwyczajenie do tego, że robimy parę rzeczy naraz, pozwala, mam nadzieję, wielu z Was obejrzeć obydwie transmisje. Witam Agnieszkę Brewko, witam serdecznie. Moja ma jeszcze tą przewagę, że ze mną możecie dyskutować, kochani. Ze mną możecie dyskutować. I witam Krzyśka Abrzyckiego, mojego także asystenta. Witam Cię, Krzyśku, serdecznie. Kochani, tak jak zapowiadałem, zaczynamy od tematu Tu jest przyszłość, od tego projektu, który właśnie ma się w tej chwili i w telewizorach, i o którym ja będę mówił. Ja przypomnę, że program czy projekt Tu jest przyszłość rozpoczęliśmy, to był chyba ostatni luty. Ostatniego lutego tego roku wyjechaliśmy do Łodzi spotkać się z mieszkańcami. Spotkać się z mieszkańcami, autentycznie z mieszkańcami. Nie pojechać do jednego miejsca, na stadion, na jakąś halę. Tam pisowcy to jeżdżą na halkę małą, bo ich tam za wielu pewnie nie przychodzi. My pojechaliśmy, jeździmy generalnie w około 100 miejsc, w każdym województwie, albo na 100 spotkań. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Łodzi, byłem też na tym spotkaniu. Jeździmy, nie jeździmy tam po to, by wygłaszać mądrości. Jeździmy tam głównie po to, by słuchać, co mają nam ludzie do powiedzenia. To są wspaniałe spotkania, bardzo pouczające, jeżeli mieszkańcy mieli to szczęście, że wybrali sobie
parlamentarzystów, którzy potrafią słuchać. To też trzeba tego uczyć. Także i parlamentarzystów, by chcieli słuchać. To jest ważna umiejętność. Ja akurat należę do tych ludzi, którzy mówią o tym od dawna. Byłem przed tym dziennikarzem i mówiłem, że dobrym dziennikarzem można być przez 5 minut. W 7 minucie człowiek, który nie słucha ekspertów, się gubi. I to samo dotyczy polityków. Politycy muszą umieć słuchać tych, którzy ich zatrudniają, czyli wyborców. Inaczej zaczynają się gubić. I byłem też tym człowiekiem, który bardzo zażarcie, ja już jestem nazywany senatorem Polski Powiatowej, bo bardzo głośno mówię o tym, że żeby posłuchać Polski, żeby zrozumieć, czym żyją Polacy, to trzeba wjechać w Polskę Powiatową. Nie ma nic przeciwko, słuchajcie, Szczecinowi, Poznaniowi, Wrocławowi, Gdańskowi, ani Warszawie nawet, czy Krakowowi. Ale duszę Polaków trzeba usłyszeć w Braniewie, w Piszu, w Szczytnie, w słynnych Końskich. Tam trzeba być. Tam ludzie bardzo, bardzo otwarcie mówią i bardzo łatwo wysłuchać, co u nich, co ich boli, co ich gryzie, jakie mają pomysły czasami. To nie są złe często pomysły. I my takie spotkania uruchomiliśmy. Spotykamy się w różnych środowiskach, w zakładach pracy. Na przykład w jednym z województw byłem w zakładzie pracy chronionej. I dowiedziałem się, dlaczego zakłady chronione upadają. Bo ich PiS pozbawił odpisu z Funduszu Ochrony Środowiska i oni dzisiaj ze swoimi produktami konkurują z normalnymi zakładami pracy. Wyobrażacie sobie? Zakład pracy, który zatrudnia zdrowych pracowników, 40-50-letnich, jest konkurentem zakładu pracy, który zatrudnia ludzi schorowanych, którzy często chodzą na zwolnienia, którzy biorą leki, którzy pracują wolniej. Jak ci ten zakład ma wytrzymać? One padają. Już pracujemy nad projektem ustawy, aby to zmienić. To dają nam te spotkania. Oczywiście spotykamy się z organizacjami pozarządowymi, z emerytami, z przeróżnymi środowiskami i nie w każdym mieście, nie w każdym powiecie, ale też organizujemy spotkania otwarte. To nie jest to, że nie chcemy tych spotkań organizować otwartych w każdym mieście, ale bardzo często jest tak, że te spotkania otwarte odbywają się około godziny 17. W tym czasie ma swoje spotkanie Tusk. I ta siła magnetyzmu Donalda Tuska jest taka, że wielu ludzi wybiera w tym momencie spotkanie z Donaldem Tuskiem i jeżeli ono jest w niedalekiej odległości od tego miasta, w którym coś się tam dzieje, to bardzo często ludzie wybierają spotkanie z Tuskiem niż spotkanie z parlamentarzystami, którzy akurat są w tym jego mieście. Adrian Jasiński jeszcze tutaj mi dopisał. No, Adrian Jasiński już robi propagandę, by zapisać się do drużyny Tuska, by jak najwięcej ludzi było w tej drużynie. Tak, ja się z tym wszystkim zgadzam. Polityka to jest taka dziedzina, że wygrywają ludzie. Wygrywają ludzie, nie PR-owcy, nie pieniądze. Jeżeli my zbierzemy ludzi, to my tą Polskę wygramy. Bo to jest walka o Polskę dla PiS-u czy dla Platformy, tylko o Polskę europejską czy Polskę taką trochę wschodnią albo bardzo wschodnią. Bo Polska była sprzymierzeńcem niestety Rosji, nie Ukrainy przed wojną. Całe szczęście, że się później odwróciła, ale też nie wiadomo, czy nie jest to taki odwrót koniunkturalny. Ale nie będę tutaj malkontentem. Także zgadzam się oczywiście z panem Adrianem. Witam też Tomka Budzińskiego. Witam cię, Tomku, serdecznie. I Grzegorza Ciszewskiego, widzę, że dzisiaj cała młodzież elbląska licznie mi sekunduje. Bardzo się z tego, kochani, cieszę, bo to znaczy, że ta zmiana pokoleniowa idzie za nami. Ale wracając do tych naszych spotkań w ramach tego projektu Tu jest przyszłość. Tak jak mówiłem, z różnymi środowiskami się spotykamy. I spotykamy się po to, by przede wszystkim słuchać. I ten scenariusz zwykle wygląda w ten sposób. Jednego dnia jedziemy, to jest poniedziałek albo czwartek,
w dwa województwa często jeździmy w jednym tygodniu. Jednego dnia spotykamy się, mamy kilka, dwa, trzy spotkania z różnymi środowiskami. Słuchamy, co ludzie mówią do nas. Później wieczorem zjeżdżamy się w jedno miejsce, rozmawiamy, a następnego dnia jest często spotkanie jeszcze z Donaldem Tuskiem, takie z udziałem mediów, a później siadamy i pracujemy nad wnioskami z tych naszych rozmów. I tak powstaje program Platformy Obywatelskiej dzisiaj. I to nie jest pierwsza część programu, to już jest druga część programu. Bo pierwsza część programu była realizowana w warunkach jeszcze pandemicznych, gdy nie mogliśmy się spotykać i wymyśliliśmy takie kongresy programowe. Ja byłem jednym z koordynatorów tego całego cyklu i naprawdę nie można było się wtedy spotykać otwarcie. Więc spotykaliśmy się online i na naszych spotkaniach, na przykład na Warmii i Mazurach, to były bardzo liczne spotkania. Oglądane były często przez kilkadziesiąt tysięcy osób. Naprawdę mieliśmy fantastyczną frekwencję na tych spotkaniach. Chociaż na samych spotkaniach, na których można było na żywo rozmawiać, bo mieliśmy wykupionego Zooma i tam była taka możliwość, to było często po 300 osób. Bardzo żywe, z wieloma wnioskami, które potem trafiały do nas także i mailowo. Rozmawialiśmy o przyszłości Polski. Tam między innymi się zrodził program takiej rozproszonej energetyki. Myśmy wtedy nie wiedzieli, czym grozi dzisiaj wojna. Nie wiedzieliśmy praktycznie. Dzisiaj to widzimy. Jak Rosja niszczy Ukrainę, niszcząc zakłady energetyczne. Te, które zasilają w jakieś potrzebne zasoby cały kraj. I my już wtedy mówiliśmy, że trzeba budować elektrownie małe. Nawet dla poszczególnych zagród, których wróg tak szybko nie zniszczy. Także ze względu na tą groźbę wynikającą z posiadania takiego sąsiada, jakim jest Rosja. I w ten sposób chcemy zbudować program, który będzie programem dla Polski po PiS-ie. Program dla Polski demokratycznej, proeuropejskiej, prosamorządowej, z wolnymi mediami, z wolnymi sądami. Program, który będzie realizował także ambicje socjalne Polaków. No nie buduje się państwa anonimowego. W tym państwie mieszkają ludzie z imionami, nazwiskami, z potrzebami. Po to daje się pieniądze politykom, aby politycy wypełniali ich oczekiwania, a nie swoje własne. To jest niesamowicie ważne. Myśmy trochę o tym zapomnieli. Otworzyliśmy tym drogę PiS-owi do władzy, który powiedział, że oni nie mogli, my możemy. Tylko oni dzisiaj nie potrafią tych pieniędzy zarobić, które rozdają. Oni rozdają pieniądze naszych dzieci, naszych wnuków. To jest tragedia. Ale z tym musimy sobie już dzisiaj jakoś tam poradzić. Ja przypomnę, co myśmy już do tej pory wymyślili, o czym rozmawialiśmy. Sprawa mieszkaniowa. Mieszkania to nie towar, kochani. Kto tak mówi, kto chce postawić mieszkania jak na równi z rowerem, z wczasami, z trzecim komputerem, z motolotnią, to mówi bzdury. Mieszkanie jest potrzebą socjalną. Mieszkanie jest potrzebne, aby mieć dzieci, aby tworzyć rodzinę. I tak trzeba na mieszkanie spojrzeć. Dlatego jeżeli ktoś mówi o tym, że my chcemy dać kredyt dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie na 0%, i to jest skandal, że w kraju, w którym zawsze jest jakaś czy jest groźba inflacji, to my nie możemy zabezpieczyć takiego kredytu, bo ktoś go musi zapłacić. To mówimy, że tak, trzeba zapłacić. Tak samo jak trzeba zapłacić za wojsko, które nas chroni. Tak samo jak trzeba zapłacić za policję. Tak samo jak trzeba zapłacić urzędnikom czy nauczycielom, bo to są potrzeby, które ma gwarantować państwo. I my musimy zagwarantować ludziom warunki do mieszkania, do założenia rodziny, do pracy, do realizacji swoich własnych zamierzeń. Dlatego chcemy zagwarantować kredyt mieszkaniowy 0%, jeżeli państwo nie potrafi zagwarantować, że nie będzie takiej inflacji jak dzisiaj w Polsce, która zabiera ludziom wszystko. Zrobiliśmy program dla przedsiębiorców. Różne rzeczy, które przedsiębiorców bolą, na przykład ja miałem małą firmę, z żoną prowadziliśmy przez wiele lat. Wiemy, co to znaczy obciążenie małego przedsiębiorcy ZUS-em dla chorującego pracownika. Dzisiaj my to chcemy znieść. Ci mali pracodawcy
To zwykle są najtańsza siła robocza. Oni często wykonują taką pracę, której nie wykonałby żaden pracownik, gdyby to przeliczyć na pieniądze. Pracują nocami. A jeszcze są obciążani takimi obowiązkami, jak zapewnienie leczenia swojemu pracownikowi, gdy on nie pracuje. Przygotowaliśmy cały program dla Śląska, niesamowicie ważny region. Program Własny Prąd, to o czym mówiłem przed chwilą. Lokalne źródła energii. Nie energia transportowana ze Śląska na Pomorze, na Podlasie, przez całą Polskę. Małe elektrownie. Najczęściej ze źródeł odnawialnych albo ze źródeł nie niszczących nam środowiska. PiS to zamyka. Fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, biogazownie. Nikt o tym dzisiaj nie mówi. Nie ma na to pieniędzy. Za to 1,5 miliarda się wywala w Ostrołękę, którą nim się oddało do użytku, to już się ją rozbiera. No i babciowe, takie wyśmiane przez niektóre media. Ale kochani, oczywiście 500 plus nie zginie. To jest bzdura, którą straszą, tak jak dawniej straszono dzieci babą Jagą, tak dzisiaj straszy się, że Platforma Obywatelska odbierze 500 plus. Ale te 1500 zł babciowego ma swoje odniesienie do potrzeb. Dzisiaj umiera nam rynek pracy. Za chwilę będzie więcej emerytów niż ludzi pracujących. Dzisiaj, a to jest spowodowane między innymi tym, że kobiety nie chcą rodzić, nie mają warunków do tego, żeby te dzieci wychować. Już nie mówię o tych różnych zagrożeniach związanych ze straszeniem, że człowieka, jeżeli kobieta wie, że dziecko jest chore, nawet śmiertelnie chore i umrze w ciągu tygodnia po urodzeniu, to ma je urodzić, ale także nie ma warunków socjalnych do jego wychowania. A my mówimy, dobrze, przez pierwsze 3 lata będziemy ci pomagali, nie dając 1500 zł na cokolwiek chcesz, ale na opiekę nad dzieckiem, żebyś ty mogła pracować. Babciowe, bo możesz też częściowo zatrudnić babcię, ale będziesz miała też na żłobek, na różne formy wspierania twojej rodziny, żebyś ty mogła też pracować. Dlaczego o tym mówię? O tym powiem za chwilę. Zobaczmy, co jeszcze tutaj do mnie napisaliście. Bartosz Jaroszyński. Przyszłością Polski jest tylko jedna rzecz. Wprowadzenie odpowiedzialności urzędniczej. Tak. Tak, to jest, no może to nie jest jedna rzecz, która gwarantuje nam przyszłość Polski, ale odpowiedzialność urzędnicza musi być egzekwowalna. I panie Bartku, ja bym powiedział tak, bo prawdopodobnie pan mówi o takiej odpowiedzialności, która uderza w tego tak zwanego petenta, który przychodzi ze sprawą, urzędnik ją odpycha od siebie, jakiegoś takiego pracownika zwolniłem z pracy. Zamknął biurko, wyjechał na urlop. Nie miał już po co wracać. Biurko otworzyłem komisyjnie, załatwił sprawy inny człowiek. O tych urzędnikach, którzy nie załatwiają spraw osób, które do nich przychodzą i za to oni mają płacone. Ale odpowiedzialność urzędnicza dotyczy także ministrów, wiceministrów. Oni są urzędnikami, funkcjonariuszami państwa. I artykuł 231 mówi o tej odpowiedzialności. Tylko trzeba to wprowadzić w życie. Po prostu trzeba to wprowadzić w życie i to egzekwować. Ja jednemu urzędnikowi taki proces szykuję. On jest związany z Elblągiem, mówiłem wiele razy o tym, nie będę dzisiaj do niego wracał. Ale to jest ważny element i powiem panu, to jest też inspiracja. Gdyby pan to powiedział na takim spotkaniu w ramach projektu Tu jest przyszłość, to pewnie każdy powiedział, panie Bartku, dobrze, że mi pan przypomniał. Ja panu dzisiaj za to dziękuję i wielu parlamentarzystów by o tym przypomniało. Musimy wprowadzić odpowiedzialność urzędniczą. I w ogóle korpus cywilny, żeby tam byli fachowcy urzędnikami, a nie szwagry posłów czy senatorów, czy kogoś tam jeszcze. No my wiemy takich. No, widzimy, kto dostaje pieniądze, nawet z Elbląga. Facet dostał posiadłość za 2 miliardy, za 2 miliony złotych, dlatego, że był kumplem jakiegoś ważnego polityka. To jest jedyna jego kwalifikacja. Znaczy, tak kadry się dzisiaj kształtują. Małgosia Pachacz.
Wita i pozdrawia, ja także witam Małgosię. Już od stycznia dają 500+, ale się nie robię, cieszą. Panie Małgosiu, to nie jest problem w zasadzie w tym, że ludzie dostają pieniądze. Problem jest w tym, że pani pewnie chciałaby też wyjechać 3 razy w roku na wczasy, tylko pani nie ma na to pieniędzy. Oni też nie mają pieniędzy, bo oni nie zarabiają. Polska gospodarka stoi, inwestycje stoją. Zagraniczny biznes nie inwestuje w Polsce. Pieniądze unijne czekają w Brukseli, aż ktoś podpisze kwitek, że z Polski, że chce je wziąć. I my tych pieniędzy nie bierzemy, płacimy kary. Ogromne kary zasądzone nam przez Trybunał Sprawiedliwości. I nie mając tych pieniędzy, nie biorąc pieniędzy, które leżą i czekają, żebyśmy je wzięli i rozdali ludziom, rozdajemy 500+. No najpierw się trzeba spytać, czy my te pieniądze mamy. No nie mamy. I to jest najgorsze. 70 milionów Sasina. No oczywiście, że Sasin pójdzie za to siedzieć. No. Wybory kopertowe to jest powód, żeby posadzić do więzienia. To jest właśnie ta odpowiedzialność urzędnicza. Kochani, skończyłem na tym, że spytałem, dlaczego mówię o tym programie Tu jest przyszłość. Bo już w następny poniedziałek do naszego województwa przyjeżdża około 80 parlamentarzystów. Nie policzyłem ich wszystkich, nie wiem jeszcze, czy tam nie dołączą, ale około 80 parlamentarzystów przyjeżdża na Warmię i Mazury. Będą rozmawiali w dziesiątkach miejscowości. Mamy 21 powiatów, zwykle w 3-4 miejscach organizujemy spotkania. Zapraszam Was też na te spotkania. Tematów, są spotkania tematyczne i środowiskowe. Na przykład w Elblągu organizujemy 2 spotkania dla grup, do których je adresujemy. Jedna grupa to będą przedsiębiorcy, spotkają się w Elblągskim Parku Technologicznym. To są przedsiębiorcy i jeżeli słuchają mnie teraz przedsiębiorcy, to oczywiście ich zapraszam, będziemy do nich adresowali to spotkanie, będziemy rozmawiali o różnych sprawach związanych z szansami i zagrożeniami dla przedsiębiorców. Równolegle w innym miejscu, nie wiem jeszcze dokładnie gdzie ono będzie, bo jeszcze nie jest ustalone, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Niesamowicie ważny sektor, aktywujący ludzi i ważny dla rozwoju kraju. Kraj to nie są koszary. Nie można odgórnie wszystkim zarządzać. Kraj to jest mozaika różnych trendów, różnych aktywności i organizacje pozarządowe są niesamowicie ważną częścią tego całego ruchu. Teraz byłem na wystawie poświęconej retrowersji. Retrowersja to jest taki niesamowity ruch, który wywołała profesor Maria Lubocka-Hoffmann, odbudowując naszą starówkę w stylu, który nigdy nie był, czy w sposób, który nigdy nie był stosowany na całym świecie. Urodził się w Elblągu pewien ruch odnawiania starych miejsc. To stałem koło Marii Lubockiej i sobie przypominałem, że gdy ja mieszkając w Nowym Dworze Gdańskim budowałem Muzeum Żuławskie, to z Marią Lubocką-Hoffmann ratowaliśmy menonickie nekropolie. Zniszczały całkowicie. Uratowaliśmy je. Ale myśmy mieli organizację pozarządową. Myśmy to wszystko zrobili w organizacji pozarządowej. Nikt nam nie płacił. Zbudowaliśmy muzeum, uratowaliśmy 4 cmentarze, namówiliśmy Uniwersytet Toruński do opieki nad tymi cmentarzami i dzisiaj są one zachowane. To robią pozarządowcy. I o tym z tymi pozarządowcami chcemy rozmawiać. A o 17 w Bibliotece Elbląskiej robimy spotkanie otwarte. Będzie 4 parlamentarzystów Elblągu, będzie Maciej Lasek, bardzo związany z Elblągiem, pilot, ekspert lotniczy, badał między innymi katastrofę smoleńską. Wspaniały człowiek. Miałem okazję z nim latać samolotem w zawodach sportowych. Nawet nieźle nam to szło. Znaczy, nieźle szło. Gdyby Maciej mnie słuchał, albo gdybyście mu chcieli donieść, to powiedzcie,
że to nieźle mi szło razem z Maciejem oznacza, że ja wytrzymałem w tym samolocie. Cały, zdrowy, bez żadnych śladów obok, doleciałem, bo szukałem różne obiekty na ziemi, a Maciej na lewe skrzydło, na prawe skrzydło, to góry, na dół i tak balansował tym samolotem. Wspaniała przygoda, długo się ją pamięta. Maciej Lasek będzie Bogdan Klich. Bogdan Klich, który był, zajmował się wojskowością, będzie pewnie mówił o tym, jeżeli będziecie mieli taką ochotę. Jakie znaczenie militarne może mieć kanał przez Mierzeję. Ale na pewno będzie też mówił o tym, co nam zagraża ze strony Rosji. Elbląg jest 40 km od granicy rosyjskiej. Pół minuty i jesteśmy ofiarą ich rakiet. Warto go posłuchać, Bogdana Klicha. Będzie też Krzysiek Brejza. Krzyśka Brejza, posła, nie muszę, senatora teraz, siedzi koło mnie w Senacie. Nie muszę chyba przedstawiać. Bezprecedensowa postać, obiekt ataku szczujni pisowskiej. I on wygrywa te pojedynki z PiS-em. Niesamowita dzielność jego i jego żony w tej walce z PiS-em. Ale on może wam powiedzieć, jak się wygrywa. Jak Krzyśka jest, ja tak ściągnę tutaj poza tymi spotkaniami. Będzie Beata Małecka-Libera, lekarz, wspaniały też parlamentarzysta, specjalista od spraw służb zdrowia, także macie tutaj silną ekipę. Ja na dwóch pierwszych spotkaniach nie będę, będę później na tym spotkaniu ogólnym. Później ja będę także, ja będę w Pasłęku, tam będą dwa spotkania, będą z emerytami, czyli z seniorami, z słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i z przedsiębiorcami. A w Braniewie i wokół Braniewa, w różnych miejscowościach, między innymi we Fromborku, chyba w Wilczętach, ale też dokładnie nie wiem, to wszystko będziecie wiedzieli, będziemy o tym informowali, będzie ze swoimi gośćmi Elżbieta Geller, posłanka Elżbieta Geller i będzie o różnych rzeczach też rozmawiała. Ze mną będzie Sławomir Neumann z Pomorza. Kochani, następna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, już tutaj była o niej mowa, ruszyła drużyna Tuska. Być może słyszeliście to hasło. Oni mają pieniądze, my mamy drużynę. I uruchamiamy tą drużynę. Politykę robią ludzie. Polityka jest dla ludzi i politykę robią ludzie. Pieniądze są ważne, ale nie obowiązkowe. A ludzie są obowiązkowi. To przekona ludzi, ten wygra wybory. My chcemy się odezwać do ludzi. Chcemy przekonać ludzi, by z nami współpracowali. Byście nam pomogli. Byście z nami byli w kampanii wyborczej. My nie mamy takich pieniędzy, jakie ma PiS. I nigdy ich nie będziemy mieli. Ja w jednym z miast mówiłem, nawet gdybyśmy mieli taką możliwość, gdybyśmy mieli władzę, byśmy nie przejęli mediów. Byśmy nie przejęli sądownictwa, bo my jesteśmy inną partią. My nigdy nie weźmiemy telewizji publicznej, żeby nam służyła, tak jak to zrobił PiS. Ale my możemy się odwołać do was. Wy możecie nam pomóc, możecie wesprzeć naszą kampanię. Wasze media społecznościowe mogą informować o tym, gdzie łże telewizja, gdzie oszukują ludzi, gdzie obietnice całkowicie rozmijają się z możliwościami. Wy możecie nam pomagać w komunikacji, w informowaniu w różnych miejscach o tym, że jesteśmy, że kandydujemy. Są takie miejsca, do których ciężko docieramy. Mniejsze miejscowości, dlatego ja mówię o tej Polsce powiatowej. Elbląg też nie jest miastem metropolitarnym. Tu też w okręgu nie wygrywa się wyborów w Elblągu. Trzeba w całym okręgu pracować. Ale są miejsca, są płoty, są witryny. Mamy dużo przyjaciół. Oni nam mówią, dzwonią. Panie senatorze, Jurku, przyjedź, powieś nam u nas swój plakat. Na taką pomoc też liczymy. Ona będzie różna, to nie będzie tylko po stronie, także was informowali o tym, co robimy. Tu wyświetla wam się adres mailowy, adres internetowy, strony. Ona na razie jest, niewiele na niej jest, ale możecie się zapisać do drużyny Tuska. Będziecie otrzymywali newslettera, informacje, co się dzieje akurat w tym czasie w sprawie kampanii wyborczej, bo to jest drużyna budowana na czas kampanii, a ta kampania już trwa. Jak możecie się w to włączyć?
będą różne grafiki przygotowane. Włączajcie się. Kochani, włączajcie się. Niech nie będzie tak, że będziemy narodem narzekającym. Bądźmy narodem, który sam sobie swoją przyszłość buduje. Wejdźmy, kliknijmy, napiszmy te parę zdań, swoje imię, nazwisko, otrzymajmy tą informację i jeżeli jesteśmy do tego przekonani, to informujmy innych. Będzie to, to i to. Pierwszy punkt programu dla nas wszystkich jest taki sam. Odsunąć PiS od władzy. W różnych innych możemy się nie zgadzać. Ale ten pierwszy musimy zrealizować. A żeby go zrealizować, to musimy się zaangażować. Musimy mieć drużynę. Drużynę przeciwko pieniądzom. Te pieniądze aż kapią. Oczywiście to są nasze pieniądze. Tylko my dzisiaj nie mamy nawet władzy sądowniczej, żeby to udowodnić. Że pieniądze idą na jakieś fundacje. Słyszeliście o tym. Najwyższa Izba Kontroli chciała skontrolować Orlen. Odmówiono. Jest fundacja Orlenu, która wydaje nasze pieniądze publiczne, bo to nie jest prywatna firma. Odmówiono pokazania budżetu tej fundacji. Na co ona wydaje pieniądze i na jakiej zasadzie? Pieniądze z Funduszu Solidarności idą na samochody strażackie. Zupełnie w inną stronę. 90% pieniędzy idzie nie na ten cel. Kampania wyborcza. Ja dzisiaj byłem w jednej z gmin i pytam się, czy strażacy coś dostali. Oczywiście, że dostali. Od przyszłego kandydata na liście. Tak działa PiS. My tych pieniędzy mieć nie będziemy i dobrze. Nie powinniśmy ich mieć. Ale musimy zbudować taką Polskę, w której nikt nie będzie mógł tych pieniędzy mieć. Po to musimy zbudować silną drużynę, która pomoże nam, innym wygrać, a tym samym przegrać, czy odsunąć PiS od władzy. Także bardzo Was do tego namawiam, byście w tej drużynie Tuska, do tej drużyny Tuska dołączyli, byśmy razem te wybory, w tych wyborach pokonali PiS i by demokratyczne siły proeuropejskie, praworządne, szanujące samorząd, wygrały te wybory. Niekoniecznie musi to być Platforma Obywatelska. Nie może to być ta banda pisowska, ta z tych ludzi, którzy się wiele razy skompromitowali i już wielu z nich powinno przenieść się z ław poselskich na ławy sądowe. Myślę, że tak wielu z nich skończy. I kochani, ostatni wątek. Niewiele nam starczy na tę bombę, która latała sobie po Polsce jak chciała. Ale chciałem powiedzieć o 4 czerwca. 4 czerwca, tu spozieram tak za Tuska. Pamiętacie ten plakat? 30 lat temu zawojował Polskę, 89 rok. Długo tam się zastanawiano, czy ten plakat powinien się pojawić, czy nie powinien się pojawiać w kampanii wyborczej. Ale się pojawił, jak akurat tu w tej chwili. Ja mam tam z tyłu, był za Gary Cooperem. Tam już nie było Gary Coopera, była inna osoba, która go zagrała. Był napis Solidarność. To były te pierwsze nasze wybory, które wiele w Polsce zmieniły. Dzisiaj odwołujemy się do tego samego, tej samej jakby stereotypu. Przychodzą ludzie i robią porządek. Tu do takich ludzi należy. Trzeba zrobić w Polsce porządek. 4 czerwca mamy pokazać, że w Polsce jest dziesiątki tysięcy ludzi, którzy przyjadą do Warszawy powiedzieć, zrobimy porządek w tym kraju. Zbudujemy Polskę naszych marzeń. Nie Polskę, za którą musimy się wstydzić. Nie Polskę rozbijającą Unię Europejską i wychodzącą z tej Unii Europejskiej. Że wyrażamy sprzeciw niszczeniu Polski, niszczeniu praworządności, odsuwaniem nas od Europy, odbieraniem nam pieniędzy unijnych, niszczeniu samorządów, upokarzaniu kobiet, mniejszości narodowych, poszczególnych zawodów przez co chwilę. Jak nie nauczyciele, to lekarze, to rezydenci. Po kolei każdy zawód jest obśmiewany w Polsce. Niszczeniem wolnych mediów. I zapraszam Was, kochani, 4 czerwca. Zapraszam do Warszawy. My organizujemy też wyjazd, ale powiem Wam, oblężenie jest takie, że w Polsce nie ma takich możliwości jak w Indiach,
że można jeździć zawieszony na drzwiach, czy siedzieć na dachu autobusów. Pieniądze nasze też są ograniczone. Już prawie te autokary, które mogliśmy, na które nas stać, już są zapełnione, także za dużo nie liczcie, w każdym razie możecie jeszcze spróbować na adres mojego biura, czy zadzwonić i spytać, czy są jeszcze miejsca. Ja sam dokładnie nie wiem, ile tych miejsc jeszcze jest, ale bardzo niewiele. Przypominam, mój adres biuromałpa.wcisla.senat.pl. Na stronie mojej internetowej też znajdziecie numer telefonu. Dzwońcie, spytajcie. Ale wybierzcie się też do Warszawy. To jest fantastyczna, fantastyczna okazja do rozmów. Przez kilka godzin rozmawiamy, śmiejemy się. Ja niedawno byłem w Kanadzie i się umówiłem, że z rodzinami kanadyjskimi, które przyjeżdżają do Polski, żeby wziąć udział w tej demonstracji. Że się spotkamy. Nawet mamy księży, z którymi się umawiamy i tam się spotykamy. Ludzi, którzy mają dość PiSu i chcą normalnej Polski, jest bardzo dużo. Niech część przyjedzie do Warszawy. Spotkajmy się w Warszawie. Jeżeli ktoś z Was do tego czasu w jakiś sposób tam się skomunikuje, może nam się uda też spotkać i uścisnąć w Warszawie na tym marszu. Zapraszam Was. O rakiecie już, kochani, nie będę mówił, bo już znowu przekroczyłem czas. Ale mówiłem też o tym, że ta rakieta, która spadła na Polski i która jest już obśmiewana, to nie jest drobna sprawa, to jest bardzo poważna sprawa. Mamy dzisiaj taką sytuację, że Ukraińcy nas informują, że leci w stronę Polski rakieta. My podrywamy nasze lotnictwo i śledzimy tą rakietę. I rakieta nam znika. Rusza lotnictwo, w tym natowskie. Czyli uruchomiony jest system alarmowy, jesteśmy w stanie krajem graniczącym z teatrem wojennym. Mamy podwyższoną gotowość. Uruchamiamy różne procedury. I słuchajcie, i minister obrony narodowej mówi, że on o niczym nie wiedział. Wyobrażacie sobie? Minister obrony narodowej nie wiedział, że w kierunku Polski leci bomba, to może i nie wiedzieć, że leci 100 bomb. No całe szczęście, że ta bomba była bez ładunku. Ale mogła polecieć i z ładunkiem. To był przypadek. Takie bomby bez ładunku stosowało się zawsze. Atrapy czołgów się budowało, żeby wróg strzelał do atrap, czy systemy obronne niszczyły rakiety, które nie są załadowane. Ale mogła, nie wiadomo, czy nie poleciała. Czy w jakichś krzakach, w jakiejś rzece nie leży bomba z ładunkiem. Jeżeli my zgubiliśmy rakietę, wiedząc, że ta rakieta kilkaset kilometrów zrobiła przez Polskę i spadła na szczęście w lesie, a nie 15 kilometrów w centrum Bydgoszczy, albo 9 kilometrów w Koszarach i rozwaliła nam koszary wojskowe, i minister o tym nie wiedział. Wyobrażacie to sobie? Kraj, który chlubi się tym i minister, który jeździ i kupuje za miliardy złotych uzbrojenie. Jaka jest gwarancja, że on wie, co kupuje? Ja mam takie wątpliwości. Te wątpliwości, jestem wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, stawialiśmy na posiedzeniu komisji. Czy minister kupuje taki sprzęt, do którego będzie pasowała amunicja? Czy minister kupuje taki sprzęt, który będzie mógł przejechać przez nasze mosty? Jak będzie współpracowało zaplecze? Jakie rodzaje amunicji i jak my je będziemy produkowali w czasie wojny? Nie powiem Wam, że jestem zachwycony tymi odpowiedziami. Ale ta sytuacja pokazuje, że takiemu ministrowi nie można wierzyć. On powinien natychmiast podać się do dymisji albo zostać wyrzucony. Strach pod takim ministrem budować wojsko. Minister, który musiał wiedzieć, a to, czy on wiedział, czy nie wiedział, to jest kwestia do sprawdzenia w ciągu 15 minut. W wojsku wszędzie zostaje ślad. Każdy meldunek, każdy rozkaz jest spisywany. I są te zapisy. Wywala się żołnierza, generała z dużym dorobkiem. Co ten generał ma zrobić? Ma powiedzieć prawdę?
wykoszą całą jego rodzinę do jego kuzynek z różnych miejsc pracy. Jak on powie, że on otrzymał, tak, on przekazał tą informację. W takim państwie żyjemy. Ja czasami zbieram podpisy. Zbieram podpisy pod protestem przeciwko zamknięciu małego ruchowi. Ludzie mówią, a ja mam firmę. Jak moje nazwisko zobaczy pan minister, a przekażą wojewodzie, to ja nie wiem, jak moja firma będzie prosperowała. Pozwolenie na prowadzenie działalności może być cofnięte. Ludzie się boją prawdy, ale prawda co do schematu działania ministerstwa jest oczywista. Minister nie może nie wiedzieć o tym, że jest alarm, samoloty startują, pilotują bombę i minister przez 4 miesiące się nie dowiaduje, szukają tej bomby. Policja szuka. Nie w tym miejscu. Paru policjantów wyszło sobie na spacer do lasu, a następnego dnia przeleciał helikopter gdzieś tam nad lasem. Czyli wiedzieli, że jest bomba. Tylko minister nie wiedział. No czego jeszcze nie będzie wiedział? Nie chcę powtarzać takiego dowcipu, bo może nie miejsce. Ale krąży taki dowcip po Polsce o tym, że jak działa dobrze mechanizm propagandy, to naród może się nie dowiedzieć, że przegrał wojnę. My jesteśmy na tym etapie. Narodowi można dzisiaj wmówić wszystko. Że minister może nie wiedzieć, że nad Polską latają bomby i do centrum Polski wpadają. My oczywiście zaprotestowaliśmy. Żądamy dymisji Błaszczaka, żądamy wyjaśnienia, kto wiedział, pokazania dokumentów, jak przebiegała korespondencja, jak przebiegała komunikacja między różnymi szczeblami odpowiedzialnych za tą sytuację. Bo nie możemy pozwolić na to, żeby generał bał się, że jeżeli wykona swoją pracę prawidłowo i o tym poinformuje, to straci pracę. To nie żołnierze są winni temu, co zaszło. Żołnierze zrobili swoją robotę. Dalej ktoś prawdopodobnie chciał to zdusić. Myślał, że się rozpłynie, roztopi ta rakieta albo wpadnie w jakieś bagno. No niestety kobiecie zachciało się jeździć kodno po lesie i trafiła na bombę. Jeszcze 2 dni musiała o tym informować. Kochani, z tym optymistycznym, pesymistycznym akcentem zapraszam Was na spotkanie 22. Jeżeli uda mi się po naszych spotkaniach jeszcze zorganizować to spotkanie, bardzo bym chciał tego, bardzo bym chciał posłuchać, co mówicie o tych spotkaniach w ramach Tu jest przyszłość. Z drugiej strony też Was namawiam. Ci, którzy mnie słuchają z Elbląga, przyjdźcie do Biblioteki Elbląskiej. Spytajcie, rozmawiajcie z parlamentarzystami, mówcie, co Was boli. Ci, którzy mieszkają w innych miejscowościach, w innych powiatach, sprawdźcie. Albo piszcie do mojego biura. Poinformujemy Was, kto, kiedy, gdzie będzie w Waszym regionie. Przyjdźcie na te spotkania. Zapraszam Was do drużyny Tuska. Zapraszam Was 4 czerwca do Warszawy. Dziękuję bardzo. Do następnego spotkania. Pozdrawiam. Hej.